A więc co mógłby oznaczać ten obraz? Nie jesteśmy najlepszymi malarami, natomiast podpowiem wam, że to jest jajko, a to jest 500 sztuk. Dokładnie tak, moi drodzy. Nieco bardziej po lewej stronie widzicie 500, kurcze, pieczonych, świeżych jajeczek. I dokładnie z tego wszystkiego będziemy robić największą na świecie, na planecie, na wszechświecie jajecznicę, ponieważ mamy patelnię. Mamy największą patelnię. Dobra, może nie największą, po prostu mamy przeogromną patelnię, którą sprowadzaliśmy ze Szwecji. Świetnie to wygląda, ma taki kształt jak prawdziwa patelnia, dlatego teraz zabieramy się za rozpakowanie tych wszystkich jajek, oddzieleniem białka od żółtka, abyśmy ładnie mogli zrobić takie jajo ogromne z 500 jaj. Dlatego teraz już opowiadam wam, o co chodzi, zaczynamy! Spuszczamy z naszej jajkowej piramidy jajko, rozbijamy o talerz. Mamy tutaj 5 rozbitych jajek, z jednym się nie udało. Teraz pokazuję wam, o co kaman, ponieważ lifehacki oczywiście, że rządzą. Tutaj również mamy taki lifehack z butelką. Jak bardzo łatwo wciągnąć żółtko. A mianowicie... Kurczę! Oba! Jest żółteczko, mamy nasze żółtko i ładujemy do pozostałych żółtek. I lecimy tak z kolejnym. A pozostałe białko wlewamy do naszego białka. I tak, moi drodzy, musimy zrobić ze wszystkimi 500 jajek, które widzicie z tyłu. Także zabawa się zaczyna bardzo fajnie. Let's go! A więc wcale to takie łatwe nie było, dlatego wyszło jak wyszło. Próbowałem przeróżne sposoby oddzielenia białka i żółtka. I koniec końców najlepiej to było po prostu rękoma, tak brać jakby te żółtka do ręki, oddzielać z białkiem. I w sumie to działało lepiej niż butelka. Nie wiem w ogóle dlaczego lifehack z butelką w internecie jest tak w ogóle popularny, jeżeli rękoma w 1000 razy łatwiej i w 1000 razy szybciej to się robi. No więc cóż, to już mamy za nami. Teraz wam pokażę, co robimy dalej. Let's go! No więc jak widać, patelnia jest bardzo, bardzo mocno zardzewiała i to wszystko musimy wyszlifować, wyczyścić, aby to błyszczało. Osix. Mamy tutaj wiadro z narzędziami, dlatego teraz zabieramy się do pracy i mam nadzieję, że wszystko się uda. Let's go! Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj mamy nasze miejsce na ognisko. Tam oddzieliliśmy już te gałązki sosny, które nie chcemy spalać, ponieważ się dymią. Tutaj mamy nasze prawdziwe drewno, którym będziemy topić. Okej, okay. Papier przygotowany, więc teraz musimy jeszcze przygotować bardziej nasze miejsce na ognisko. I lecimy, bo będzie się działo. Wow! Dobra, morki, więc mamy ognisko już gotowe. Cegiełki, patyki, papier, wszystko jest, co potrzebujemy. Ładniutko poustawialiśmy i w ogóle patelnię umyliśmy wczoraj, więc teraz lecimy zobaczyć w ogóle, co z nią jest. Let's go! No więc jak widać, za nos jednak tej rzy jeszcze troszeczkę się nazbierało, więc teraz ponownie przemyjemy i lecimy już gotować. Dobra, a więc patelnia jest ustawione. Mówiłem wam w ogóle, że ta patelnia jest sprowadzona ze Szwecji, z ośrodka Lone Star. Link macie w opisie, w ogóle zarąbiście, że nam podesłali taką rzecz. To wszystko sprowadzi w ogóle ojciec Oskara, za co bardzo dziękujemy. I możemy robić fajne z wami rzeczy. Ciekawostka, rozpałka w ogóle ma bardzo małą temperaturę palenia się, bo mnie nie parzy na przykład, jak to się pali. A zapałka mega parzy, nie? Fajna sprawa, nigdy nie widziałem. Au, kurde, jednak parzy.
ale to mordki ładniutko się rozgrzewa w ogóle, jak ciekły azot. Taki dym, taka para tutaj. Dobra, w ogóle nie widzieliście, jak wyglądają nasze jajka, więc teraz chodźmy, pokażę wam. Oj, patrzcie, jak zapakowane. Tutaj mamy białeczko, tutaj mamy żółteczko. Tutaj również mamy 10 litrów oleju. Także oj, moi drodzy, oj, będzie się działo. Mieć okulary ochronne. Dorzucamy. I teraz do gry wchodzi ciężka artyleria. Rozgrzewamy. Powiem wam, że tutaj na tyle grube jest żelazo, z pół godziny będzie nam dopiero się rozgrzewać. A teraz mordki wam pokażę, jak zrobić foremkę dla naszej jajecznicy, ponieważ chcemy białko oddzielić od żółtka. I teraz to będzie foremka dla naszego żółtka. Aby to się trzymało w kupie, mamy okrągłe wiaderko i teraz odcinamy dno. Patelnia już jest bardzo dobrze rozgrzana. Spróbujmy teraz wlać olej, zobaczyć, jak to się zachowa w ogóle. No luz. Masakra, to tyle się rozgrzewa, ludzie. To my musimy... A nie, gotuje się olej, ale to się rozgrzewa z godzinkę co najmniej. Ja nawet nie wiedziałem, że to tak długo będzie. Tak grube żelazo, masakra. Oj, ten dym po prostu w oczy leci. 10 kg jajek. Oh yeah. Ale dobre! Powiem wam, moi drodzy, że to jest najlepsze widowisko, które tylko mogłem obserwować w swoim życiu. Coś pięknego. Tyle jaja, tyle to się gotuje. Kurczę, ja nie wierzę. Super! Czuję, że białeczko już jest gotowe, więc teraz możemy przechodzić do naszego żółtka. W jaki sposób to robimy? Pamiętacie naszą foremkę? Oczywiście, że tak. Teraz gdzieś po środku ładniutko. O, ale ten dym. Ten dym jest jakiś po prostu, ja nie wiem, ile razy byłem na ognisku w swoim życiu, nigdy nie było takiego dymu przy ogniu. Nie wiem, co to są za drewno, kurczę. Wycinamy. O. Ta łza, moi drodzy, to jest wszystko przez ten dym. Przez ten koszmarny dym, ja nie wiem. Ja jeszcze na takim ognisku w swoim życiu nie byłem. 2 metry nie można podchodzić do tego ogniska. Wchodzi żółteczko. Kochani, teraz minutka Salt Bay, bo oczywiście jajecznica bez soli to jak może bez ognia. Posolimy troszeczkę. Ale w ogóle ta taktyka z łokciem jest mega, bo ponieważ jest to przemyślane, patrzcie, sypiecie sól i to się rozprasza po całym jakby daniu, więc Salt Bay jest geniuszem, a my jesteśmy jeszcze bardziej geniuszami, ponieważ zrobiliśmy największą jajecznicę we wszechświecie, w kosmosie, w planetach, we wszystkim, co istnieje. I teraz to właśnie spróbujemy, moi drodzy. Mega się jaram, że nam tak ładnie wyszło, ponieważ prócz tego, że to, ja jestem pewien, że to jest mega smaczne, to jeszcze tak ładnie udało nam się to zrobić. Dlatego nie ma co czekać, tylko próbować. Oj, jak ładniutko. Oj, no czyżby nie bestia, Oj, troszeczkę żółtka. To teraz, moi drodzy, możemy zwać na imprezę. A nie, najpierw spróbuję. Prima sorcik, moi kochani. Teraz możemy w ogóle całe miacho zzywać na imprezę, ponieważ mamy tutaj no coś pięknego, moi drodzy. Ojej, ale zapachy, moi drodzy. Nie no, jajeczniczka po prostu lepszej być nie może. Koniecznie napiszcie w komentarzach, co jeszcze możemy zrobić z tą patelnią, ponieważ jest to wyjątkowa okazja. A ja, moi drodzy, z wami się żegnam. Koniecznie wesprzyjcie mój kanał, jeśli ten odcinek wam się spodobał. Możecie zalajkować ten filmik, zasubskrybować mój kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, kliknijcie w ten czerwony przycisk i wszystko będzie dobrze w waszym życiu. Mówię wam, wszystko po prostu nagle się zmieni, także no to tyle. Żegnam się, trzymajcie się, na razie.